Dobra, siądę sobie, bo już stary jestem, więc elo, wyżyści kolarzy. To, co dzisiaj zrobię, to opowiem o ostatnim wyścigu dla amatorów, jak i dla, nie wiem, czy dobrze powiem, że zawodowców. No, zawodowców, tak. Bo odbyły się Mistrzostwa Polski w kolarstwie gravelowym. Nie w ultra, tylko po prostu na trochę jakby szybszych zasadach. Dystanse od 36 km do nawet chyba tam 100 km. Parę. To wszystko było zależne od tego, jaka kategoria wiekowa, i my, jako na przykład amatorzy, startowaliśmy na dystansie 50 km. Będę chciał dzisiaj Wam powiedzieć, jak powiedzmy, jest ta cienka granica między kolarzem a rowerzystą. Będę chciał zaprezentować krótkie statystyki, która kategoria, jakie mniej więcej prędkości osiągała i przy jakiej mocy. Może to będzie dla niektórych ciekawe, a może nie. Yy, oraz jak według mojej oceny yy, przebiegła cała ta impreza. Czyli będę chciał się powiedzieć o samym wyścigu organizowanego przez Tomka Marczyńskiego. Yy, a jeżeli ktoś jest ciekaw, jak mniej więcej to wyglądało u osób z licencją, to możecie zobaczyć u Karola Słatka. No, taką relację, wypowiedź, mniej więcej taką, jaką moją, tylko z jego yy, perspektywy jako. Kolarza, który ścigał się o koszulkę mistrza Polski i ją zdobył w swojej kategorii wiekowej. Bo to też zaraz przejdziemy, czym się różnią w ogóle amatorzy od kolarzy, może o trochę tak, i czy się w ogóle różnią. Więc jeżeli chodzi o sam start, to odbył się w Kuźni Raci Przybyłem tam około godziny 13, gdzie już na trasie byli kolarze z licencją. Wiedziałem, że będę miał czas na to, żeby podejść na chwilę, zobaczyć finish osób z elity. I to akurat natrafiłem na kobiety, gdzie drugie miejsce zajęła moja znajoma Basia Borowiecka, którą kiedyś byłem w klubie, tylko że akurat jak ona z tego klubu wychodziła, to ja praktycznie do tego wchodziłem, czyli klub WSKG, gdzie startowaliśmy w maratonach MTB. Widziałem jeszcze, jak do mety dojeżdża Gracjan Szeląg, który na dystansie 70 km wykręcił największą średnią ze wszystkich tutaj, czyli średnią 36. I to praktycznie na solo. Więc ogromny szacun dla tego człowieka, że udało się tak mocno pojechać. Ale do tego jeszcze wrócimy. Jeżeli chodzi o sam start, to w bardzo dobrym miejscu, bo przy stadionie miejskim, gdzie było dużo miejsca, były miejsca parkingowe, było były namioty, było gdzie siąść, więc jedzenie, picie, więc wszystko to, co było potrzebne, to chyba się znalazło, nie licząc może myjki na rowery, bo zresztą mój rower jeszcze też jest obtoknięty po ostatniej imprezie, zresztą nawet nie, nie zdjąłem numerka, muszę to w końcu zrobić, no ale tak to chyba wszystko było jak należy. Sam start w imprezie dla amatorów nie był drogi, bo chyba z tego co pamiętam kosztowało 119 zł. Dostawało się oczywiście jakiś pakiet, myślę, że za te pieniądze było ok. Jeżeli chodzi o samą trasę, to się zdziwiłem, bo była informacja w regulaminie, że odbywa się ona przy ruchu otwartym. Ale tu miłe zaskoczenie, bo jednak była ona oznakowana. Były przy zakrętach osoby, które kierowały ruchem, więc tutaj no, nie dochodziło do żadnych takich problemów, jeżeli chodzi o kolizję z osobami trzecimi, ale były kolizje na trasie. Nie pamiętam teraz, czy to młodzik, czy junior. Opowiadał mi, że na jego dystansie, gdzie startowało chyba 22 albo 3 osoby, to 20 osób było w kraksie, bo gdzieś tam na zakręcie ktoś nie wyrobił, przestrzelił coś i się wszyscy poskładali. Tak jak widzieliście, była osoba ze złamaną kierownicą, bo na trzecim kilometrze była kałuża wraz z delikatnym piaseczkiem trochę wcześniej i to też robiło niebezpieczeństwo na samym starcie i trochę się nie dziwię, no bo to... Było prawie że na samym początku, gdzie od startu szedł gaz. Wiadomo, troszeczkę myślenie się na początku wyłącza, bo każdy chce zająć jak najlepsze miejsce, żeby później nie być gdzieś w tyle. No dobra, no to już jak opowiadam o trasie, no to trasa, jak już nie raz wspominałem, była bardzo, bardzo szybka. Tutaj można było osiągnąć ogromne prędkości. Myślę, że jakby ktoś chciał iść, że tak powiem, na wynik jakieś dwie, trzy, cztery osoby. Jakby się dobrze zorganizowały, jechały po zmianach, to można było tam średnią uzyskać prawie po 40 km na godzinę, bo była to bardzo, bardzo szybka trasa. Płaska trasa, nie za bardzo, właśnie można powiedzieć, na peleton, bo było wąsko mniej więcej tak, jak tutaj widzicie. Tak w ogóle to ja się znajduję niedaleko tej trasy. Chciałem, myślałem o tym, żeby tam wjechać, ale większej to różnicy by nie zrobiło, więc tutaj sobie znalazłem takie zaciszne miejsce. Nie było górek, były tam delikatne chopki, było bardzo dużo zakrętów. Myślałem, że będą bardziej niebezpieczne, bo tym trochę straszyli, ale jakoś tam się obeszło, nie było żadnych problemów, można było wchodzić w miarę na dużej prędkości, ale oczywiście trzeba było uważać. Minus taki, że było wąsko. Tutaj, jeżeli ktoś znalazł się z tyłu, chciał się przebić, no to musiał czekać po, y, aż, y, powiedzmy, sytuacja się trochę wyklaruje, bo można było iść środkiem, ale to też, mo można powiedzieć, że momentami mogło stwarzać jakieś niebezpieczeństwo, więc, y, no, było wąsko, po prostu było wąsko. Nie było jakichś sekcji technicznych, co myślę, że dla samych amatorów y, było spoko. Nie wiem, jak dla osób, które ścigały się o koszulkę Mistrza Polski. Ale myślę, mi się podobało. O, powiem tak, ogólnie mi się podobało. Ja też przyszedłem troszeczkę z innym nastawieniem, bo chciałem sprawdzić nogę, czy po takich jazdach na dłuższych dystansach, czy jestem w stanie przejechać to w miarę przyzwoitym poziomie na tak krótkiej, szybkiej, interwałowej trasie. O, e, może górek nie było, ale były zakręty, więc co chwilę też trzeba było jakieś tam sprinty zrobić, stanąć w korby. I przyspieszyć, żeby czołówka nie, no, nie odjechała. To może tyle na razie o trasie jeszcze do samego wyścigu dla amatorów wrócimy. A teraz przejdźmy może właśnie do mistrzostw Polski. Aby wziąć udział w takich mistrzostwach, trzeba było być już powiedzmy takim kolarzem, który posiada licencję. Aby to zrobić nie jest to nic skomplikowanego. Eee, trzeba chyba zgłosić się do PZKOL-u, zrobić badania dużo raczej formalności nie ma. Oczywiście opłata jakaś tam licencyjna, dostaje się e, swój własny numer u i w takich zawodach można było wystartować. Kategorie wykowy zaczynały się od 13 lat, więc to też jest taka dobra opcja dla przyszłych kolarzy, że mogą już wstępnie rywalizować i pokazywać się jakby na tutaj arenie Polski, by może w przyszłości ktoś ich wyhaczył i może znaleźli się w jakiejś zawodowej grupie, no bo to jest długa droga. Kiedyś było mniej takich osób, a teraz już tak naprawdę, aby w ogóle coś zacząć działać, to od siódmego roku życia trzeba trochę, jakby zaszczepić w takiego młodzieżowca tą pasję. Nie może od razu z takim parciem na wyniki, ale po prostu to, że. Chciał jeździć i żeby to sprawiło mu radość, a później już tak bliżej, pewnie no powyżej 10 roku życia, już trzeba coś powoli myśleć, aby faktycznie on tam delikatnie zaczął trenować. I w wieku taki na przykład 13-14 lat, mógł zdobyć koszulkę mistrza Polski. I tak, jeżeli chodzi o młodziki, to wiek 13-14 lat, dystans 35 km i tutaj Wierzbickiemu Witoldowi udało się wykryć średnią 26 ,6 oraz Lewandowskiej Annie. 26,1 km na godzinę. Więc, już jak na takie młode osoby, myślę, że wynik bardzo fajny. Junior młodszy, czyli 15-16 lat, i tu dystans taki sam jak dla amatorów, czyli 50 km. I tu błyskoń Jan wykręcił średnią 32,8, czyli tylko o kilometr, nawet niecałe. Eee, to niecały kilometr na godzinę wolniej niż my, amatorzy, czyli takie już powiedzmy stare chłopy w wieku już pewnie 30-40 lat, którzy no, już mają trochę wykręconych kilometrów w nogach, są to pewnie dziesiątki, a nawet setki tysięcy. I już tak młoda osoba potrafi być na takim poziomie, co dorosły człowiek. Tu mi się podejrzeć statystyki Leona Balińskiego z Torunia. I mimo tak wysokiej prędkości, jaką uzyskał prawie jak zwycięzca, nie miał on dużych watów, bo jedyne 178 e, mocy średniej. To nie jest dużo. Na takiego zawodnika, oczywiście młodego, to jest naprawdę sporo, bo licząc to, że też te osoby raczej są chudsze, potrafią ważyć pewnie po 50-60 kg. E, więc waty na kilogram, tutaj można powiedzieć, że wtedy są porę. Ale patrząc na prędkość, no to zawodnicy starsi, ciężsi musieli uzyskiwać nawet po 300 W, aby też taką prędkość osiągnąć. Wśród kobiet to bindacz Emilia, która uzyskała niecałe 30 km na godzinę, więc to też jest bardzo dobry wynik. Tym bardziej, że patrząc na starsze kobiety, pojechały niewiele szybciej. I ostatnia kategoria dla nieletnich, czyli junior, to jest 17-18 lat. Dystans ten sam, bo 50 km i tu pierwsze miejsce Bylewski Michał, który osiągnął prawie średnią prędkość 35 km na godzinę i tu mam jego waty, bo to było 259 wacisz, Więc już jak na takiego zawodnika myślę, że bardzo dobrze prosperuje. Duża moc, duża prędkość. Oczywiście moc to nie wszystko, ale tu szacun ogromny. Za wynik a juniorka Dobrzeńska Natalia uzyskała średnią 27,5, czyli mimo że była jakby trochę Starsza na przykład od Vintage Emily to prędkość była trochę mniejsza. No, i tutaj już kategoria dla dorosłych, czyli Masters, Cyclosport oraz Elita. I tu warto może poruszyć temat Masters, Cyclosport, a Elita. Co to jest za różnica? No, bo wszystkie osoby mają licencję, a jednak są różne kategorie wiekowe. Więc Elita. To osoby, które są naprawdę z wyższej puły i czują się na tyle dobrze, że chcą rywalizować na bardzo wysokim poziomie. Mastersi bądź cyklosport, a bardziej mastersi, mają e, cyklosport to jest dla osób właśnie w wieku chyba od 19 do 29 lat to jest taka kategoria. E, a mastersi to jest już powyżej 30 roku życia. I mastersi. No, tutaj mają trochę łatwiej, bo są jeszcze kategorie wiekowe, czyli o tam chyba od 30 do 39, od 40 do 49. Jak chyba pierwszy raz startowałem w mistrzostwach gravelowych, to tam były podziały chyba jeszcze co, co 5 lat. Teraz chyba troszeczkę to się zmieniło, więc po prostu e, masters to e, kolarz z licencją, który e, jest podzielony na więcej grup. I ma nieco łatwiej, porównując do typowej Elity. I tu przeze mnie wcześniej wspomniany Shellong Gracjan uzyskał średnią 36 km na godzinę. Prawie, że na solo. Tam parę razy na początku z tego, co słyszałem, chciał odskoczyć. W końcu mu się to udało i praktycznie 3 czwarte trasy przejechał sam. Wykręcając średnio ponad 300 watów i powiem szczerze, że miałem... Podobny plan, też e, chciałem od samego początku odskoczyć, e, wrzucić tempomat na około 300 watów, a nawet trochę więcej, bo chciałem gdzieś tak 310-320 pojechać równo i zobaczyć jak długo się uzyska e, te średnie waty, ale no niestety się nie udało, bo e, moje wszystkie ataki były kasowane, ale to zaraz. Tutaj, jeżeli chodzi o mastersów, to można było być daleko, czyli można było być na piątym czy tam na dziesiątym miejscu, a mimo tego można było zdobyć koszulkę mistrza Polski w kategorii wiekowej. Pojawiły się tutaj znane nazwiska, takie jak na przykład Andrzej Kajzer, który jest znany z tego, że przez dłuższy czas był ambasadorem Speca. Chyba już teraz nie jest, już nie pamiętam. Krzysztof Krzywy, który jakiś czas temu został zdyskwalifikowany za doping w Mistrzostwach Polskich, chyba w kolarstwie szosowym, jak dobrze pamiętam. Akcja chyba sprzed 4-5 lat i tam chyba obiecywał, że już nigdy nie weźmie udziału w takich imprezach, a mimo tego po dwuletnim zakazie brania udziału w imprezach, startuje w kolejnych mistrzostwach i cały czas zdobywa jakieś tam dobre wyniki. Ale już dobra, nie będę poruszał tego tematu. No i na przykład taki Tomasz Niedźwiecki, z którym miałem okazję wystartować w mini lajkoniku na dystansie 205 km, gdzie widać tą przewagę między mną a nim, a szczególnie na, na, na początku sezonu. Szkoda, że nie udało mi się wystartować w tym roku właśnie razem tutaj z całą tą ekipą, ale może z drugiej strony to i dobrze. Jestem po prostu ciekaw Waszej opinii, co wy o tym sądzicie, właśnie jeżeli chodzi o startowanie byłych zawodników, czy obecnych jakichś zawodników z licencją w zawodach amatorskich, czy wedle Was to jest w porządku, że kolarz, który potrafi być w grupie zawodowej, mieć własnego y, trenera, na pewno trochę więcej zgłębionych tajnik, jeżeli chodzi o tutaj o trenowanie ITD, ITP i czy to jest ok, że później takie osoby startują w, w imprezach gravelowych dla Amatorów, gdzie większość osób chce po prostu przeżyć jakąś fajną przygodę, a część osób chce się pościgać i się sprawdzić, bo na co dzień powiedzmy pracują, mają swoje obowiązki i chcą zobaczyć, jak to, jak to po prostu wygląda. Oczywiście nie mówię, że te osoby, co mają licencję, to one nie pracują, że całe dnie trenują i mają po prostu więcej czasu na regenerację, bo z reguły tak nie jest. Z samego kolarstwa też nie, nie idzie wyżyć na pewno. Trzeba mieć sponsorów, trzeba mieć na to pieniądze, fundusze i bywa tak, że po prostu trzeba normalnie pracować. Nawet z, z zawodowi kolarze czasami mają z tym problem, ale też może w drugą stronę, czyli taka osoba jak ja, czyli pracuję, mam obowiązki, mam rodzinę, mam bardzo dużo obowiązków. Jeszcze tam coś znajdę, czas trochę na potrenowanie, a mimo tego ta noga i dyspozycja jest na dosyć dobrym poziomie, czy może to. Nie ja powinienem e, na przykład zrobić licencję i startować z nieco lepszymi. Chociaż przyznam szczerze, że m, jeżeli chodzi o starty, na przykład w kolarstwie górskim, to zrezygnowałem kompletnie z tej opcji, bo kolast MTB stało się jakby coraz bardziej wymagające, jeżeli chodzi o technikę. E, mi nigdy techniki się jakoś za bardzo uczyć nie chciało. Tam delikatnie poprawiałem swój poziom, ale to i tak był na tyle marny, że. Żeby dorównać czołówce, no to faktycznie musiałbym poprawić swojego skilla. Kolarstwo szosowe, według mnie, bardzo fajnie ogląda się, ale w eurosporcie. Tam grupy zawodowe się bardzo dobrze znają, startują ze sobą bardzo często, mają do siebie bardzo duże zaufanie. E, wiadomo, są, są ekipy, e, pracują na lidera to jest w ogóle inny temat, jeżeli chodzi o kolarstwo to jest takie amatorskie, no to jest inna bajka jeżeli jesteś osobą, która nie ma drużyny no to po prostu musisz się liczyć z tym, że, że nikt ci nie, po prostu nie pomoże i musisz działać na własną rękę, jeżeli masz drużynę no to raczej w dzisiejszych czasach już e, powinny na ciebie tam pracować, jeżeli akurat to jest twój dzień i to jest e, charakterystyka trasy jest pod ciebie ale niekoniecznie, no to też by, bywa różnie więc ja osobiście wybrałem y, gravel, bo po pierwsze można co nieco więcej pojeździć. Nie są to krótkie imprezy, bo czasami, tak już kiedyś wspomniałem, że by na przykład pościgać się na przełajach na 20 km maksymalnie, no trzeba jechać, nie wiem, 200-300 kilometrów. A ja lubię przy okazji coś tam pozwiedzać. Wiadomo, chcę jechać w miarę szybko i wykorzystać, że tak powiem, dyspozycję z danego dnia. Ale przy okazji chcę się... Y, zobaczyć coś nowego, nowe trasy i kolarstwo gravelowe jest o tyle fajne, że startuje się w mniejszych grupach z reguły do 15 osób i to mi się też podoba, że nie ma takiej napinki na samym początku, nie ma nerwówki bo parę osób po prostu sobie tam wystartuje nieco szybciej a cała reszta jedzie po prostu swoje, tak żeby po prostu cały ten dystans przejechać więc piszcie, co Wy o tym sądzicie w komentarzach, a ja przechodzę dalej. Czyli tutaj teraz kategoria kobiet w Masters Cyklo Sport. Najszybszą zawodniczką na dystansie 70 km była Urban Ania. Pozostaje Elita, czyli najlepsi z najlepszych. Tutaj mężczyźni ścigali się na dystansie 100 km, czyli dwie rundy po 50. I najszybszy był Peter Nowacki osiągając średnią 35,4 km na godzinę i Janusz Izabela uzyskują średnią 31,4 km na godzinę przy nieco krótszym dystansie, bo tutaj kobiety miały 70 km do przejechania. Z tego co opowiadały, no to pierwsza runda była taka dosyć luźna, można powiedzieć, że wręcz rekreacyjna, a dopiero na drugiej rundzie poszedł ogień. To tyle, jeżeli chodzi o statystyki Mistrzostw Polski, więc możecie się wypowiadać co Wy sądzicie o, o tych prędkościach, o tych watach i o całej jakby tej otoczce. A ja przechodzę teraz jeszcze do części amatorskiej. I zwycięzczyni Sandra Adamczyk GT Orion. Tutaj już oprócz nagród, dyplomu dla zwycięzczyni koszulka wyścigu, zwycięzczyni wyścigu Tomasz Marczyński. Więc panią Sandrę prosimy, jak już będzie Chwila dla fotoreporterów. O zejście tylko na chwilkę z podium, a potem o pozostanie jednak z nami i nie uciekanie. Monika Bogadzian-Nacheczko i Sandra Adamczyk. Ale zanim to zrobię, to chciałem podziękować mojej rodzinie, która tam była, dopingowała mnie. Dzięki niej miałem większe motywacje, żeby troszeczkę mocniej przycisnąć i żeby dojechać jak najszybciej do mety. I się to udało, bo e, pojechałem mocno od samego początku. Próbowałem na samym starcie już zrobić ucieczkę i miałem nadzieję, że albo nikt nie siądzie na koło, albo jak się siądzie na koło, to ze dwie, trzy osoby i razem sobie pojedziemy w, w, w mniejszej grupie po zmianach. E, niestety nikt nie chciał odpuścić moich, e, moich zaciągów, próbowałem kilka razy, ale się niestety nie udało. Jeżeli miałbym się porównać do jakiegoś z kolarzy zawodowych, to chyba bym się porównał do Tomasa Dechenta, bo on nie lubi jeździć w peletonie, więc albo jest w ucieczce z przodu, albo jedzie na samym końcu, i u mnie jest to samo. Tym bardziej przy takich właśnie wąskich ścieżkach leśnych, raczej jak jadę, to staram się albo jechać same, na samym przodzie, albo na samym końcu z jakimś tam odstępem, bo jakby ktoś tam się powiedzmy wywalił, bo to też widoczność jest troszeczkę gorsza, nie wiadomo co tam jest, ma się zaufanie duże do zawodnika przed tobą i tak i t.d. i I jest zawsze ryzyko. Jedzie się tam na dużej prędkości, no tam momentami było ponad 4 dychy. Więc wystarczy, że jedna osoba się wywali, i reszta poleci jak domino i może być po zawodach. Co najgorsze, może się skończyć to jakąś kontuzją. Na szczęście u nas w grupie, takiej no powiedzmy dwu, ponad 20 osobowej, było bezpiecznie, nie doszło do żadnej kraksy. Jechało mi się dobrze, do samego końca nie miałem kryzysu. Był kryzys psychiczny w momencie, kiedy spadł mi po raz kolejny łańcuch i ja wiem, tak, nie mam włączonego sprzęgła i mieć nie będę po prostu prędzej czy później zmienię napęd pewnie w tym rowerze zobaczymy kiedy to nastąpi zapytacie czemu nie RS RS byłby idealny pod tą trasę nie powiem wam jeszcze dlaczego nie RS ale jechało mi się dobrze na tym rowerze i zaraz do niego przyjdziemy ale teraz zakończając na samym końcu jednej osobie na górce chyba udało się odskoczyć ja próbowałem tam w pewnym momencie też zrobić zaciąg i spróbować go dogonić oczywiście był na tyle mocny, że trochę osób zerwało się z koła, ale nie na tyle, żeby zerwać wszystkich i dojechać na przykład solo na drugim miejscu. Więc z całej tej sytuacji na koniec miałem ten plus, że byłem na samym przedzie, więc wchodząc w zakręt. Dosyć dobrą pozycję, e, finiszowałem, e, choć nie był to jakiś super, mega mocny finisz, bo ja tam uzyskałem delikatnie ponad 1000 watów. Tam chyba u kogoś widziałem, to chyba miał nawet 1400. Ja nie wiem, czy ta osoba, co nie była przede mną, e, co nie zajęła na kresce pierwszego miejsca z tego finiszu, chyba u niego takie, takie waty widziałem, więc no, dosyć mocno poszedł jak dzik, poszedł i to strasznie. Bardzo bardzo ładnie. I tu może właśnie co do wyników, bo wstępnie powiedziałem, że chyba jestem szósty. No bo tam na kresce byłem piąty, ale jedna osoba była z ucieczki, więc kalkulując byłem szósty. Bardzo się mocno zdziwiłem przy ogłaszaniu wyników już wstępnie. Yy... Już wstępnie, jak było czytane kategorie, no to, że zająłem pierwsze miejsce w kategorii, tak mówię, kurde, miało być drugie, a no, no ale okej, okay, może osoby z Open nie są klasyfikowane do y, kategorii, więc okej, okay, to jeszcze rozumiem. I tu już nagrywam osoby z Open, i trzecie miejsce nagle widnie Patryk Wrona. I ja mówię, co jest, kurde. Mówię, idę, takim z niepewnością nie ten e, odebrałem nagrodę, nagroda bardzo fajna. Strzał w dziesiątkę, kurde, dostałem kamerkę do samochodu i właśnie planowałem zakup takiej kamerki, więc spokojnie mi się przyda i idealna nagroda. Bardzo mnie to cieszy. Tak później analizuję, mówię co jest i wchodzę w regulamin. Patrzę, a tam po prostu jest informacja, że, start, że czas mierzony jest od startu do mety. I tu chyba chodziło, że od przekroczenia startu do linii mety. A że ustawiłem się praktycznie na samym początku, głównie z powodu tego, aby mieć dobre, po prostu dobre miejsce do zaatakowania od samego, e, od, od samego przodu i żeby nie musieć się przyciskać przy tej nerwówce, to miałem przez to krótszy czas niż inni. I nie jest to nowość, ja kompletnie o tym zapomniałem, że coś takiego występuje, bo to jest znane z maratonów MTB, że te osoby, które się nastawiały w pierwszej linii, to one później też miały liczony e, krótszy czas. E, analizowałem dogłębnie później filmiki, i osoba, która była za mną, a na kresce była przede mną, to finalnie zaraz, jak powiedziano, start, to coś chyba na starcie poszło nie tak, i e, w, jak patrzyłem, to przejechała. Dosłownie po paru metrach już była kilka, może nawet kilkanaście metrów za mną, więc. Więc tutaj sam start już odgrywał ogromną rolę, bo dojechaliśmy w grupie, gdzie było prawie 20 osób. Tam się troszeczkę to rozciągnęło na os ostatniej linii. Niektóre miejsca no, dzieliły setny sekund, więc o, błysk szprychy. Mm -mm. Pozytywnie mnie to zaskoczyło w końcu. Nie w tą drugą stronę, więc spoko. E może jakby powiedzmy karma wraca, ale to zobaczymy. Więc się pozytywnie zaskoczyłem i ze, ze swojej dyspozycji dan danego dnia byłem bardzo, bardzo zadowolony, więc naprawdę już nie mam się do czego przyczepić. Jechało się mocno od samego początku, próbowałem atakować, musiałem dogonić grupę tym, jak mi spadł łańcuch i jeszcze finisz nie był najgorszy, więc spoko. Nie czułem się źle po, ca po całym tym wyścigu, a nawet wręcz przeciwnie, na drugi dzień pojechałem się rozjechać. Na tyle mi się lekko kręciło, że przycisnąłem na jednym segmencie tutaj w okolicach rybnika i nawet zdobyłem koma na zjeździe. Wczoraj, jak co poniedziałek, biegam i mówię, że nie wziąłem butów akurat typowych do biegania. To mówię, pobiegnę sobie trochę wolniej, ale dłużej i zrobiłem 15 km biegowo. Mam zakwasy dzisiaj, ale mam nadzieję, że one przejdą i jakoś to, to skompensuje na, dalsze, na dalszą część sezonu. Przejdźmy może do roweru. Opony Wolfpack Super Speed w rozmiarze 700x38, które się na tych obręczach Vinci GRV v 40, 40 Race rozszerzają się do jakichś tam chyba 41 mm. Sprawdziły mi się bardzo dobrze z tyłu napompowane do 35 PSI, z przodu do 30. Idealnie jakby powiedzmy idealne rozwiązanie na akurat tą trasę. rower jak rower Napęd, wiecie, jak zawsze to samo, łańcuch spada i jedzie się dalej. Mam tutaj takie siodełko. To jest siodełko z AliExpress za chyba niecałe 100 zł. Już nie pamiętam teraz ile, ale sprawdzę, może powyżej stówki. Druk 3D. Powiem Wam szczerze, że jestem z niego wstępnie zadowolony. Nie spodziewałem się, że będzie mi się on w ogóle sprawdzało, a na razie jest OK. Karbonowe pręty, karbonowe tutaj wszystko leciutkie, i w miarę wygodne. Na razie jeździ mi się dobrze, zobaczymy jak na dłuższym dystansie. Nie jestem na razie zadowolony z pedałów, czyli Favero Asioma MX, bo e, wykręciłem tylko, można powiedzieć, 239 chyba watów średnio, co wydawało mi się, że troszeczkę e, za mało, bo tak chciałem pojechać średnio na około 300 i wydaje mi się, że to było zrealizowane, e, ale coś z tymi pedałami jest nie tak. Na drugi dzień jak jechałem sobie rekreacyjnie na podjeździe na Gliwickiej w Rybniku czuję po suporcie, który mi skrzypi, że kręcę no spokojnie 300 watów, a patrzę na licznik i mi pokazuje niecałe 200, więc od razu się przyłączyłem na Inpika i tam faktycznie te waty były sporo większe. Nie wiem co jest nie tak raczej zostały dobrze zamontowane no bo to w końcu tylko pedały dałem podkładkę wziąłem, przykręciłem, skonfigurowałem skalibrowałem e aktualizacja została zrobiona i zastanawiam się co tutaj jest nie tak, że on mi pokazuje mniejsze moc więc jeżeli ktoś korzysta z takich pedałów to może wy mi podpowiecie e co z tymi pedałami może być nie tak że te wartości są mniejsze, nie wiem czy to jest zależne od butów muszę sprawdzić właśnie buty czy tam z nimi wszystko ok. Bo czuję na lewym pedale, że no jakby coś mi tam delikatnie przeskakiwało, więc może to ma znaczenie. Ale no, muszę, muszę się dowiedzieć. Co to co, co, co jest nie tak. Jeżeli chodzi o skrzypiący suport, to ja ostatnio brałem i yy, wyczyściłem go, rozebrałem, wszystko, przesmarowałem. Jedna jazda, dalej skrzypi. Nie wiem co jest, nie wiem co zrobić, żeby to nie skrzypiało. Jak jadę do 200 W, to powiedzmy jest w miarę cicho, powyżej 200 jest znośnie, powyżej 300 skrzeczy strasznie. Ale to widzicie, nawet nie potrzebuję wtedy pomiaru mocy, tylko skrzypienie z suportu na tyle na tyle jest hałaśliwe, że wiem ile mniej więcej jadę. No i to będzie powoli wszystko. Mówię, ja jestem bardzo zadowolony. Bra Potrzebowałem takiego wyścigu trochę na przepalenie nogi, na sprawdzenie, czy, czy umiem jeszcze jeździć takie krótkie dystanse i czy mogę pokonywać się w miarę szybko, czy noga nie jest na tyle zamulona. Akurat w tym tygodniu przed startem udało mi się zrobić trening z Miłoszem, gdzie tam kręciliśmy po 400 watów i to fajnie te, te waty wchodziły. Tutaj, żeby odskoczyć, to generowałem moc między 400 a nawet 500 watów i no, nie udało się odskoczyć, mimo że e, zwycięzca z Mastersów e, pojechał średnio na 300 i wystarczyło tam pewnie raz, drugi, trzeci, porządniej, nacisnąć w pedały. I w... No i jemu się udało i to później to, widać pięknie równiutko kręcił te 300 ciszy. No mi coś takiego się niestety nie udało. No potrafiłem jechać przez dłuższy czas 350-400 i, i też wszyscy siedzieli na kole. No trudno, ale i tak jestem bardzo zadowolony. Pierwsze miejsce w kategorii, trzecie w Open. Super, dla mnie mega. Czas jeszcze na kilka startów i w końcu trzeba zacząć odpoczywać. Dobra, a ja odpoczywam, bo jestem na urlopie. Jadę się jeszcze chwilę przejechać i... Resztę czasu spędzam z rodziną, więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, piąteczka.